Hej ekipa, witam was Stoniu. Witam was ponownie w PlayDub. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, bo w końcu ta gra naprawdę jest mega komiczna, mega zabawna i po ostatnich perypetiach naprawdę świetnie się bawiliśmy i chcieliśmy więcej i zgłosił się do nas Kirkon. Witam serdecznie. Hejka. Miejmy nadzieję, że twój ping pozwoli na dzisiejsze rozgrywki. A to co dzisiaj zagramy, zobaczmy jakie mamy tutaj, tutaj mamy takie. Wiecie co to jest, nie głupie, więc bierzemy to. Tylko tak, pod P. I oczywiście dzisiaj pójdziemy w mięsko. Mięsko. Wspominałem o tym, że możemy sobie kolejny blat wziąć, ale tego na razie nie będziemy brać, bo chcę pozbierać. Na razie chcę pozbierać tych ulepszeń trochę. Może uda nam się. To jest gra roguelike'owa, więc jak najbardziej powtarzanie kolejne gafy, kolejne pomyłki dają nam tylko kolejne fajne rzeczy. To co? Zaczynamy! Tak a propos, to ja myślę, że stajki są łatwiejsze niż sałatki. Tak myślisz? Tylko, że wiesz, że stajki trzeba pilnować na ogniu, a sałatki robisz, ogarniasz ten. Możesz wcześniej sobie ogarnić. Czyli to jest właśnie tak, to jak... bo teoretycznie zauważyłem, że przy sałatkach jest troszeczkę więcej roboty, ale nie jest presja czasu. Dobra, tutaj masz biuro rezerwacji. Jakby telefon dzwonił, to musi odbierać, bo za to jest ekstra kasa. Nie wiem, czy jak grałeś, to zauważyłeś. Pierwszą godzinkę i... Okej, czaję. No to trzeba będzie odbierać telefon, dzięki temu więcej gości, większa obsługa. Więcej tego wszystkiego. Dobra, tak, mięsko. Łuca będzie mi pomagała. Łuca będzie przyjmowała, sprzątała. Łuca będzie sprzątała, brała brudne talerze i będzie zmywała. Więc zrobimy układ, słuchajcie, taki. Tu wchodzi czyste, tu wchodzi brudny. Kapitan, czy ja mogę to w ogóle poprzestawiać? Czy ja mogę sobie tak poprzestawiać? A nie mogę! A widzicie? Czyli nam popsuli. W taki sposób, że my nie możemy sobie przestawiać układu okienek. Więc Kirkon, twoje miejsce, twoje królestwo to są stoliki. Łuca będzie zmywała, ja tutaj będę starał się wystawiać. No niestety nie idzie. Będę tutaj sobie gotował, będę sobie wystawiał. A tobie, Łuca, dam zlew tutaj. O, proszę. Lodówkę sobie tu ustawię, piekarnik sobie ustawię tu. Tylko tak, to trzeba obrócić i to ci dam talerze tu. I co, mniej więcej zaplanowane działanie mamy chyba. To co, gotowi? Gotowi. No to lecimy z tym koksem. Ja rzeczywiście przygotuję pierwsze mięska, bo one się na pewno będą rozchodzić. Weldon na pewno jeden się pojawi. Okej, pierwszy jest. A, widzisz, nie zdążyłem. Dobra, mamy to, to nie to. Teraz drugi do sobie. Łuca, sprzątaj. No nie mięso, tylko sprzątaj mi tutaj ten brud. O, właśnie o to chodziło. Chociaż czuję, powiem wam szczerze, że przy tych tylu osobach może być wesoło. No. A Łuca sprząta, pilnuje. W porządku. Dajesz kilka talerzy, dajesz. Owca zmywa. Tak jest. No i to mi się podoba. A talerze musisz ściągać, bo ze zlewu nie wciągniesz. O właśnie. Widzisz coś nowego? Nowa rola. Od razu jest inaczej. Dobra, tam mam to dla ciebie. Tutaj odtwarzam. No i fajnie. Na razie jest fajnie. Czekam. I dobra, to jest to. I już. Ale nie stoi mi na przejściu, jak ten, jak tutaj biegam. To mięska już odpalam kolejne. To jest te mięso tutaj. Jak są średnie. Dobra. Brudny talerz, zabieraj mi ten brudny talerz. O, dzięki. Już. I mamy to. A, B, C, D. To ruchy. No nie mam dość do tego. Przepraszam, momentalnie kuchnia nieczynna, chwilowo nieczynne. Coś ogarniam. Okej, talerze. I drugi talerz. No bierz ten brudny talerz. Po coś mi tu przyszła? Siomi stąd. No. Halo, dziękuję. Nie ogarniacie, towarzystwo. Pali się, no i się spaliło. Dziękuję. Do kosza.
ale macie chaos tam w tym wydawaniu posiłków. Mega chaos. Nie pozwalacie. Nie pozwalacie mi powrzenie wydawać posiłków. No, halo, kelner. A, nie zdążyliśmy. Co jest, dzieciaki? Nie wyrabiacie na tym wydawaniu, zapychacie się. Jedna strona wydaje, druga strona przyjmuje brudne. Nie zapychacie się, bo widzicie, są kłopoty. Lecimy dalej, słuchajcie, powtarzamy. Moim zdaniem troszeczkę jeden bag by się przydał właśnie na te brudne... Ale nie mogę wystawić trzeciego miejsca, trzeciego blatu, więc w momencie, kiedy my to mamy, możemy tylko mieć dwa. Czyli jedna strona przyjmuje brudne, a strona wydaje. Więc nie możecie sobie zapychać, bo sobie zapychacie miejsca. Ja niestety tego Weldona też źle, że postawiłem. Myślałem, że ktoś będzie chciał Weldona, ale nikt nie chciał. Więc no, postawiacie sobie tam rzeczy tak jak chcecie, ale żebyście sobie tam się nie wchodzili w drogę, bo teraz to było taka... zgrzyt u was był, zauważyłem. Tak, brudne talerze, tutaj talerze. I to będzie... A nie wiesz w sumie do czego to jest to? Zastanawiam się, czy są jakieś serwetki czy coś? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dobra. W sumie nie. Będę musiał testować. W takim razie już tutaj przedstawiam. Stanu game i lecimy. Game. Dobra, w takim razie K z mojej strony i lecimy. I kuchnia pracuje. Teraz sobie przetestuję to. Czy to jest serwetką jakąś? Nie, to w ogóle nic nie daje. Już, mamy to. Pamiętaj o telefonach. Proszę, mamy. Tu. Czekam. Brudny. No Ucja, ty tylko bierzesz czy brudne, tak? No, dawaj, sprzątaj. Czekamy. Nikt nie dzwoni, nikt nie chce rezerwacji, chyba tak słaba restauracja nasza. Okej, mamy to. I tu, masz to. I to. Ty się przesuń, ty tutaj w tym rządku stoisz. Na razie spokojnie, choć przyznaję, jak jest nas trójka, to troszkę bardziej chaotycznie to wygląda. Zdecydowanie jest trudniej. Okej, mięsko już smażę. Ale według mnie sałatki chyba w sumie tylko łatwiejsze do ogarnięcia. Oba wysmażone, no dobrze. Oba wysmażone chcą. Okej, i drugie. Mamy to. Ciekawe, że są mięsa różnego rodzaju. Znaczy, że się mięso pali na, bezpośrednio na tym, na palniku, zamiast na jakiejś patelni. Dobra, mamy to. Jeszcze jedno. Nowa technologia. Tak, nowa technologia. No chyba, że to jest, wiesz, na płycie, na tak jak te. Są kebaby i tym podobne rodzaje. Mamy to. No, tym razem udało się. Widzicie, jak jest podział, to jest fajnie. Więc działamy. I zobaczmy, co my tutaj mamy w paczuszkach. Suszarka do naczynia to nie, kuchenka, to jest kuchenka. Tutaj mamy talerze, tutaj mamy biurko badawcze. Nadal nie wiem, jak biurko badawcze działa, naprawdę. I zlew. Zlewy nie, ze zlewem sobie dajesz radę. Talerze, suszarka do naczyń. Włóż tutaj, poczekaj, aż ktoś inny się nimi zajmie. Ja mogę się nimi zajmować. Ale nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Dobra, lecimy dalej. Tylko tak, ja sobie bym to zrobił tu. Muszę sobie trochę to poprzesuwać, bo jednak dostęp do kosza będzie przydatny. O, i tutaj tak, i tutaj tak. I zaczynamy. Choć tak, kosz bym postawił sobie z tej strony, a tutaj bym dał. O, takie coś. To co? Lecimy dalej. Y? Y. A. Y.
twoja ma coś podniesionego. Podnieś, postaw to. Teraz. Lecimy. Odpalam już piece. Może coś się uda od razu zrobić. Czekam, jakie chcę? Jakie chcę? Dawaj, 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 dawaj. Mamy to? Mamy to, dobra. No i elegancko. Dajesz, dajesz, dajesz. Tylko dajesz, dajesz, już, lagi się zaczynają. I już, na talerz od razu, elegancko, pyk, dziękuję, wyszło. Telefon, 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 ja nic się nie stoję. Biorę telefon. Dobrze, dawaj, dawaj, kasa kolejna. Jeszcze i jeszcze raz. Dobrze, jeszcze raz. Odbieraj, zamówienie. Well done, i teraz bierzesz. Dobra, kilka dajesz, dajesz. A klienci czekają, nie ma przeproś. Cia, i tutaj dwa takie. No, co, jakie szybkie talerze? Gdzie masz talerze? Teraz, no dopiero teraz. A, dobra, spaliłem Jana. Przepraszam, przepaliłem. O, jeszcze mi się tuż wylał. No nie, to jest spalone. Przepraszam, mój błąd. My bad. Ach, bo ten tłuszcz. Zapchałem się na ten tłuszcz. Ten stek obok chyba. Ten stek obok, dobra, już daję. Ach, już. A strasznie ten tłuszcz zawaliło. Nie mogę się nawet ruszyć. Oj, u góry są. No będzie ciężko. To będzie ciężkie. Ale zbieram, bo góra. Tak, no ale nie mam. Nie mam. No dawaj, jeszcze jedno. A, czyli się przedłuża ten czas. Spoko. Podoba mi się. Dawaj drugi talerz, no. Ja nie myślałem, że się przedłuża. Znaleźliśmy. What? Dobrze, ale nie myślałem, że tak źle, że tak dobrze, tak. Ja dzisiaj przyznam, nie, ten olej rozlany dał mi w kość, więc to mnie mocno zablokowało. No aktywujcie i zobaczymy, co koperty nam tym razem przyniosły. Chyba drugi zlew. Tak, co mamy? Biurko badawcze i... Ale możesz zostawić, dziękuję. Co mamy? Blat. Blat by się przydał. No może właśnie, zostaw te rzeczy, ja sobie tutaj powybieram, zobaczymy co tu mamy. Co my tu jeszcze mamy? I jeszcze mamy kuchenka i tutaj mamy zlew. Buty robocze, o, a co dają buty chyba robocze? Prężność chyba. Przebijają się przez gąszcz rzeczy z łatwością. O, wiesz co? Ciężkie, brudne, no, roznoszą bałagan po którym chodzisz. Nie wiem. Nie, wolałbym chyba kalosze. Tak średnio, co nie? Wolałbym kalosze, bo w tym tłuszczu to jednak kalosze. Dobra, wiesz co, ja sobie myślę, że na sałatki idealnie byłby blat, a tutaj biurko badawcze, grant badawczy. Użyj, aby ulepszyć plan w sąsiedniej szafce. Powiem tak, te buty niby fajne, ale pod tym względem, kiedy ktoś się zbytnio nie sprząta. Patrz, już wiem jak działa ulepszenie. Ha! Tutaj mamy granty badawcze. Widziałeś? Tutaj włożyłem ulepszenie. Dobra, słuchajcie, co jeszcze bierzemy? Buty robocze, nie, zlew, kuchenka. Chyba kuchenkę bym wziął sobie, albo zlew. Bo zawsze w zlew możemy wrzucić drugi talerz brudny i Łuce będzie miała czas na umycie. A czemu nie mogłeś zrobić szybciej tam? Nie wiem, bo to jest chyba jeszcze nie tak działało. To wiesz, to mogę tylko to podnieść. To ja weźmiemy z drugi zlew, słuchajcie, ja sobie biorę drugi zlew. Drugi zlew. Jakbyś miała ten, czy ogarniesz na jednym? A możemy wziąć. Brudny talerz, choć w sumie talerz nie mamy tyle. Dobra, zaoszczędzimy na czymś innym. To damy tu, z powrotem, no zostaw mi teskę, odsuń się i zaczynamy kolejny rozgrywkę. Trzymajcie kciuki, może tym razem będzie gwiazdka bez niczego? Zobaczymy. Okej, ja już odpalam, o, znowu deszcz. Pamiętaj o telefonach, bo to zawsze dla nas kasa. O. Ładnie. A
Aha, bo ty obdzwaniasz gości. Dobra, halo, bo tam czekają. Please wait. Mamy na dzień dobry. Hej. No już, lecimy. Ależ obdzwonił gości, patrz jak wszyscy czekają. To nie możemy za dużo dzwonić, panie kolego. Bo jednak to się źle kończy, jak za dużo obdzwaniamy. A widzisz? Popsułeś, za dużo telefonów odzwoniłeś gości. A to tak działa. No teraz wiemy, jak działa. Fajnie, możemy, czyli jednym słowem, jeżeli gości nie mamy, to możemy sobie z tego skorzystać. Ale jak mamy gości... Tak, więc to tak zwane przywołanie. Zapraszamy gości, zapraszamy, bo jest fajnie. Dobra, co to było? Zlew? To było nie. Kuchenka nie. Co my tu mamy? Muta, poczekaj, no. Już? Już? Pobawiłeś się koszem? Musiałam. No musiałam. Musiałam się pobawić gościem. Tak, tutaj były. Zostaw, proszę. Gdzie? Zostaw mi ta. Zostaw. Oj, tam. Nie na to. No i tutaj coś jest wtedy. Tak, dziękuję, już. I to jest tak jak było, czyli K. Lecimy z tym. Więc na dzień dobry jeden telefon możesz zrobić. A tylko jeden. Okej. Okay. Co tam jest? Okej, okay, well done. Już robię. Nie ma co przesadzać. Kurczę, dawaj. Zmywać, no dawaj, talerzy nie mam. Tak. No, zostaw mi to. Nie są, dawaj tutaj. Nie mogę tam obsłużyć, nie mogę zdążyć. O nie. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążyłem. O! Ja chcę jeszcze raz! Czyli nie ma co zbytnio od razu dzwonić. Tak, zdecydowanie nie ma co dzwonić, bo zbyt dużo gości nie jestem w stanie wyrobić, bo tu trzeba by, a może by ewentualnie faktycznie ogarnął ten piekarnik. Kuchenkę znaczy, to ja biorę kuchenkę. Tym razem wiem, że chyba kuchenkę się może przydać. Weź pod uwagę to, że zazwyczaj trzy kuchenki i ty możesz nie nadążyć. Obrobić? Spokojnie, bo to pierwsze mięso się bardzo długo robi. Takie mam wrażenie, że to pierwsze mięso się bardzo długo robi. O, patrz, i tu się obok robi. Też nie wiem. Dobra, zobaczymy. Ale zobaczymy. Jestem ciekawy, jak to obrobimy na trzy kuchenki. Trzeba eksperymentować. Tak jak z tym telefonem eksperymentowaliśmy, tak i z tym chcę zobaczyć. Tylko tak, teraz to jakoś sensownie ustawić. Co będzie w tym pokoju? To przestawić tu. No przechodź tu, to przestawić tu i tutaj postawię o tu i patrz, i taki układ. Co myślisz? Chyba będzie okej. Okay. Zobacz, ale tutaj się coś pojawiło. Tak. Okay. Tak, widzę, że się pojawiło, no ale tego nie wezmę, póki nie zaczniemy grę. No. Czyli tutaj nic nie mogę na razie zrobić, ale coś się faktycznie pojawiło. Ale zostaw. Ogień. Czekamy. Wolę mniej klientów, ale ich obsłużyć, niżeli... Hirkon! Pisz! Hirkon! No i mamy tam. Wciskałem K lub L. Wiesz co ci powiem? Zawolniś! Ale opatrz, mam idealnie. Hirkon! Znowu lagi! Nie, tym razem nie. No, bierz! Że klient chce być puszczony, bo deszcz idzie. Dobra, mamy. Dawaj, sprzątaj, bo klienci czekają. No, łucę, dawaj, talerzy czekają. Tutaj.
Kurczę. Dawaj. No to dawaj, dawaj, ruchy. Dasz radę, wierzę w ciebie. Staram się ogarnąć, spokojnie. O, czyli jednak, jak stoją na deszczu, to psuje nam interes. No, jest wyzwanie. Niby trzy osoby, ale powiem wam szczerze, nie wbijamy trzeciej gwiazdki. Jest problem. Jeszcze raz, jeszcze raz. No, czwarta osoba do sprzątania by się przydała. Tak, tak, chyba że Łuca pójdzie sprzątać. Talerze, żeby zdejmować. Co wy na to? No chyba, że Łucja by obsługiwała, a ja bym mył naczynia szybko. Jesteś w stanie obsługiwać? Znaczy nie, ty będziesz obsługiwać tutaj tą część, a Kirkon będzie u góry. Co myślisz? Czy ty będziesz tym kelnerem? No dobra, ale ja mam się przebrać. Kto? Nie, teraz się nie będziesz przebierać. Kelner będzie zmywał, a ten... A pomocnik będzie... A pomocnik będzie przyjmował, tak, no to zrobimy mały miszmasz, zrobimy eksperyment, mówię. Grunt to eksperymenta. Eksperymenta, które może się nam podłają, a może nie. To trzeba poprzestawiać, bo mi tutaj tylko bałagan robi. To przestawiać tu. Ale co, chcesz ja przestawiać? Te przestawiać stoliki? Jesteś pewna, że stoliki chcesz przestawić? Ale tylko dwóch gości tutaj obsłużysz teraz. Ale lepiej, żeby nie było, bo blokuje praktycznie przejście. O, to zrobimy tak. Tak, tylko że pamiętaj, jak będziesz. A nie, bo tędy będziesz szła, to tu nie będzie, tu nie będziesz miała przejścia. Ano? Więc lepiej. Że... Więc no. Postaw tak. O. Przestawię tu, a nie. Tutaj jest na dwójkę. Dwójka za to. No tu. Niech będzie na trójkę. Dobra. Dobra, to zaczynamy. Kirkon, wbijaj do mnie. I lecimy z tym koksem. A bo to talerz. Więc pamiętaj. Wyrabiać, zobaczymy jak Uce obsługuje, a Kirkon będzie zmywał. Na zmywaka cię damy, na zmywaka! No, okej, okay, zwykle. Proszę, pierwszy poszedł. Uce! Talerze! To, trzecie, to, to ma być wysmażone. Już, kolejne. Czyżby Łuca była bardziej obrotna niż Kirkon? Się przekonamy. No, obsługa, obsługa, góra, 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 góra. Klienci czekają, u góry klient czeka. I mam to idealne. Super. I kolejne zwykłe. Rare. No. Aj. Zabrało mi. Dlaczego mi tak z opóźnieniem zbiera? Nie wiem. Dobra, miszę o to. Zszło mi z tym. Jeszcze raz. Ale patrz, że kolejka i znowu będzie. Bo klienci na dole czekają, na deszczu. W tym momencie nie wiem, jest zdecydowanie trudniej, bo klienci nadchodzą niespodziewanie coraz więcej i nie wyrabiamy, bo nas blokują ci na dole. Dobra, słuchajcie, anulujemy tym razem, schodzimy w dół i zobaczymy, może uda nam się zrobić coś jeszcze innego, zobaczymy co w ogóle odblokujemy. Szkoda, że nie wyrobiliśmy, szkoda, ale jest ciężej, bo chyba trzeci stolik by się przydał. Dokładnie, też tak myślę, bo wtedy to co prawda byłby niby większe zamieszanie, ale nie przeszkadzałoby to tak przy właśnie tych na dole, bo teoretycznie więcej czasu byłoby. Dobra, to chodźcie jeszcze raz spróbujemy, ale spróbujemy może jakiś inny układ. Tutaj mamy układ... Jakiś lepszy. Może teraz ze sałatką? Nie, mięso, mięso, nadal mięso, tylko te mapy są takie... Nie. A zrobimy. Tu jest wydawanie przez wejście. Może spróbujemy to.
Ale wiecie co, ja bym sobie teraz zabrał ten blat. Weź ten blat na wózek do nas. No weź ten blat. I chodź z nim tutaj, zobaczymy co z tego wyniknie. Ale tu, na ten wózek, tu. I teraz dostajemy jeden blat więcej i zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Próbujemy. I lecimy, dobra, co tu mamy? Nieotwarta paczka jest, tak, bo to jest dla mnie. Dziękuję, to ja sobie tutaj to ustawię. Szkoda, że ten blat jak stawiam, to mi się kolejne okienko nie otwiera. Co w tej kopercie jest? Kilka, zobacz. Biurko rezerwacji. Wiesz, za zero jakby było mało gości, na poziomie jest mało gości, więc może. To co, wracacie do układu jakiego? Kto zmywa, kto ten? Ja zmywam. Muszę... Jak wolisz? To ja sobie tu poustawiam tak jak trzeba. Ja zmywam. Łucja woli zmywać. To spróbujmy tak jak było, czyli Łucja zmywa. Okej, okay, tutaj sobie ustawię, ale właśnie dwa palniki. Kajem albo Tytus by się przydał jeszcze. No, przydałby się Tytus, no ale chłopaki nas ostatnio, nie może szkoła im się zaczęła, ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. To sobie tam poustawię, jak uważasz. Ja sobie tu ustawiam to. Tutaj to sobie ustawiam to tu. To tu, dobra, chyba jest u mnie ok. Nie muszę wychodzić, jest według mnie w porządku. U ciebie? Nie mogę wychodzić? Tak, nie musimy. To chyba, że chcesz, żebyś szybciej, no to wiesz co, to zrobimy inaczej. Nie, może być tak. Nie, jakby była potrzebna pomoc tam na dole, to faktycznie to zrobimy. Także tu będzie kosz. Tak mi się zdaje, żeby nie. O, jakbyś nie wyrabiał, to będziemy ci pomagać. albo inaczej, o, to tu. I to tu. Dobra, to próbujemy, według mnie. Ale czemu tak zabierasz miejsca gościom? Nie po ścianie. Bo będzie 6 gości na razie. Aha, biurko rezerwacji w końcu nie wziąłeś. Nie, na razie nie. Okej, okay. Jak na woli. O, nie zmieniłem nazwy. No właśnie. Trudno, stało się. Lecimy. Średnio wysmażony stek. Średnio, leci. Stary jeszcze wystawił. No i od razu zabieraj ten talerz. Ale patrz, jak mu dajesz, to tamtemu szybciej spada. Czyli nie wolno tak pędzić. Uca, odejdź. No. Widzisz? Zdecydowanie. Trzeba dawać w miarę w jednym czasie. Jak jest dwóch gości. Kilkon, talerze! Pobudka! Nie, talerze zaraz. Dobra, mamy to. Czyli jak jest dwóch gości, to trzeba względnie w tym samym czasie wydawać danie, bo drugi się niecierpliwy, bo pierwszy już je. No dosyć logiczne. Nie powiem, że nie. I on widzisz, też czeka. I jak w momencie, kiedy on czeka, to ja już mogę mięso nastawiać. Jak czeka na posiłek, to też mu szybciej spada. No, czyli pierwszy poziom mamy obcykany. Drugi poziom lepiej, a na trzeci poziom gwiazdkowy zdecydowanie trudniej. O, jeszcze kolejny gościu. To już. I okej, mamy to. I proszę. No i ciśnienie. I zrobione. Ostatnio dostaliśmy achievement na pierwszym odcinku za ten bałagan, który mieliśmy. Spoko. Co my tam mamy? Co my tu dostaliśmy? Blat, to już mamy. Talerze. Kuchenka. O, to
to? Reduktor gazu? Zobaczmy. Spala gaz 85% zwolni, ale 25% zwolni palił ten. No nie, co nas gaz obchodzi? I mamy zlew, tak? No to nie, to nic z tych rzeczy. Talerze? Ile gościu? 8. To talerze bym wziął. No talerze, talerze. Natomiast to ja bym to... Dobry zlew, dobre talerze. Ten zlew trzeba przestawić w takim razie. Dobra, no to ja przestawię może. Zlew tam w róg. W róg. To. Tak, bo sobie przestawiam. Więc tak, tu byłoby zmywanie. Dobra. Talerze byłyby tu. Dobra. Tylko, że ja, czy ja się tu dostanę? Ja się tu nie dostanę. A, widzisz, trzeba być to inaczej. Nie. Poczekaj, to trzeba być zupełnie inaczej. Postaw te talerze w spokoju. Odejdź. Tak sobie myślę, że... Tu? Dobra, rozpakuj te talerze. Niech tak będzie, zobaczymy. No. No rozstaw. O, super. Będzie więcej talerzy. Tak, tylko to zmywanie w tym miejscu trochę mi bruździ. Przesunę się trochę, co? Blat. Ale wiesz, blaty są dla mnie. Ja się tam będę przepychał z nią, no nie bardzo. O, takie coś. A, gdzie ja poszłam? Na jakie? No dobre pytanie, gdzieś ty wybiegła. Dobra, zaczynamy. A może admin się nazywa? Jest. No, zaczynamy. Gotowi? Ja sobie tutaj mogę w międzyczasie przygotować trochę dań. Sałatka jest o tyle łatwiejsza według mnie, że sałatkę możesz przygotować w dwóch wariantach. Z samą sałatą albo z pomidorami. A tutaj masz aż trzy warianty. Ale za to blaty ci dają tą przewagę, że możesz sobie faktycznie więcej tutaj przygotować. Bo ja sobie już dwa warianty ustawiłem. Wariant, że biorę to na tutaj i tutaj biorę drugi wariant i jest gotowy. No. Teraz mamy lepsze, bo wiesz, jak mam blaty, to dodaję mięso. No, przyjmuj zamówienie. Well done i... Okej, well done, już wchodzi. I teraz ten drugi. Możemy sobie przygotować więcej, dzięki temu. Wysmażone dwa, dobra. Ten zaraz drugi zaraz będzie, więc zapoczekaj z tym wydawaniem. Poczekaj słownie. No i teraz możemy mu podawać. Kirkon! Oto ty! I drugie danie już masz. Nie możemy podawać. No i schodzi, to jest dzięki temu lepiej. Lepiej, zdecydowanie lepiej. A, bo to ma być ten wariant drugi. No i patrzcie, zdecydowanie tak ma być. Tak ma być. Jeszcze jedno podejście zrobimy w takim razie. Jeszcze zobaczymy. Czyli możemy sobie przygotować gaśnica. Czasem nie potrzeba aż tyle ognia. To chyba może nie ten etap. Biurko badawcze, to jest trzeba. Będzie, bo to chcę. Stół jadalny. O, chcę stolik? 10 gości to chyba stół jadalny musi być. Dobra. Lecimy z tym. Tylko gdzie go postawić? Poczekaj, ten blat wywalę. Ten stół jadalny tak, żeby się nie przepychać z tymi gośćmi. Tutaj? Ale musi być tutaj. A będziesz wchodził tutaj? No tutaj to i tak i tutaj nikt nie wchodzi. Tak, ale się będziesz musiał, patrz, będziesz musiał się jak przepychać. A tam jakoś sobie poradzę. No chyba, że następny blat będzie tam. Znaczy ja blatów nie chcę. To ewentualnie Łuca będzie tym gościom podawać nam, że w tym miejscu. Gdyby było, miała wolną chwilę, a nie, bo tu drzwi się zablokują, to tak musi być. O, ten blat wywalamy. O, wiesz, bo przy tych drzwiach to nie tak łatwo chodzić wbrew pozorom. To żebyś miał tego świadomość. No to ja mam tutaj tak łazić może. To jak tam Kirkon? Uważasz, tu jest zlew, to jest niepotrzebne, no i
biurko badawcze, ale nie mamy, nie stać nas. Gaśnica, ale nie potrzebujemy chyba teraz gaśnicy, co? To co, próbujemy. Walczymy. Próbujemy, walczymy o przetrwanie. Ja sobie to przygotowuję. Widzicie, to podejście daje mi to, że mogę więcej. Takie, na nie wchodzą. Okej, to już mam. To też mam. To też mam. Lucja, ty to masz pilnować na razie tego. Lucja, masz pilnować! No i spaliłem przy ciebie, bo się patrzy, co ty robisz. No. No halo! Stoją, mięsa czekają! Panie Kirko, dajesz! Zmywanie czeka! Co ja za was mam pracować? Pobudka! Dzieciaki, do roboty! No. Gdzie mi z tym? No, ale po co przecież blokujesz? Nie stawiaj mi tutaj. Proszę. Nie wyszło. Próbujmy jeszcze raz. Każdy niech pilnuje swojego jej przedziału. Ty masz za zmywanie, Kirkon za obsługę, bo oboje daliście ciała, dzieciaki. No. Lecimy. Jeszcze raz. To co? Stolik, oczywiście. To jest blat. Zostaw to. Dziękuję. Zostaw. To jest zlew też, nie? Biurko badawcze, gaśnica, stół jedalny. Lecimy z tym stołem. Może bez stołu? I to proszę bardzo. A trzeba go rozpakować. Sio! Jak mam przejść? O, proszę. Ty masz nie wychodzić z kuchni. Po co to? Po co to? Sio mi z kuchni! Sio mi stąd! No, lecimy. To by, nie wiem, czy nie będzie przeszkadzało, ale dobra. Przecież jak nie by, przecież nikt nie będzie z nas stąd wychodził. Łucja pilnuje sobie zmywania, ty pilnujesz obsługi gości, a ja pilnuję, żebyście mieli mięso na czas. Tutaj mamy, dobra, kolejne mięsko i tu, i tu. Patrz, co wy chcecie. No. Tam tylko, tak mówię, te drzwi są przekleństwem wbrew pozorom. Zobacz, dobra, tam mam być wysmażony. Bałaganem się na razie nie przejmuj. Lucja, no halo, sprzątaj! Dajesz, dajesz. Tam już mięso czeka. Kolejne, mamy to. Kolejne, kolejne. Uff, coraz trudniej, coraz trudniej. Coraz trudniej. Jeżeli ktoś chciał tę wersję, to też zrobię. To jest tu, to jest tu. A, wszyscy są takie. Najlepiej. Okej, okay, proszę. Druga wersja. I to, proszę bardzo. Ulala, ale ruch w restauracji się zrobił. Niesamowity. Dajemy. Nie wchodź mi tu. No. Tak, tu, tu, tu. Ale patrz, czeka Weldon, nikt nie chce tego Weldon. Co za te pki. Mam dwa, ale bałagan mam sobie robić. Halo, posiłek! Mamy to. Sobie to przygotuję na wszelki wypadek. W sumie tego nie muszę. No i co, zrobione mamy. Patrzcie, zrobione, piona! Z tobą Kirkon wirtualnie. Mamy, pierwsza gwiazdka wbiła.
Tak, i teraz kolej przychodzi nam pora na utrudnienie. Jakie będą utrudnienie? Pozwala gościom zmienić zamówienie, a to jest trudne, nie brałbym. Krótko po jego złożeniu, dodaję pióre ziemniaczane jako dodatek. Minus 15 do gości, plus 100 do doświadczenia. Co bierzemy? Co sugerujecie? Zmienić zamówienie będzie o wiele ciężej, bo wtedy, kiedy ma się dużo blatu, to tam jeszcze jakiś tym, ale jak robi się seka i oni nagle chcą innego i nie masz miejsca, to tragedia, więc pióre to byłoby ciut łatwiejsze. Tak, tego gościa będziemy mieć 15% mniej wtedy. Czyli ale wiecie co, z tą decyzją zostawię naszych widzów. Zadecydujcie, podpowiedzcie, czy według was będzie pióre, czy będzie zmiana podczas czekania. Natomiast za dziś wam ogromnie, ogromnie dziękujemy. I tym oto akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Played Up. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie więcej, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. I Łucja. I... Kilka. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej!